Witajcie z tej strony, Michał. Dzisiaj ze mną mój sąsiad Miki. Jestem ja, dzień dobry. Przyjechał do mnie swym Ursusem Tak, rozklekotanym. przyjechałem z piłą. Przyjechaliśmy ostrażnięcie sąsiadem. Sąsiad, ty tam idź. Ja tam zaraz podjadę Idę. przyczepą. Ogólnie sąsiad ten kupił sobie piłę i A testujemy ją. je, sztilowską, tak. Na Testujemy ją u dotarciu mnie. jest. Testujemy u mnie i zobaczymy, co tu wyjdzie. Tam Bo ja już pozwolę. sobie wyciąłem dwie przyczepy drzewa i jedną jeszcze muszę sprzedać. Ja mam A gdzie to pozwolenie wasze na drzewo? wycięcie. No tam leży koło obory, tam gdzie ostatnio łożyliśmy je. No sąsiad mi dzisiaj przyjechał gałęzie poobcinać i trochę porżnąć na mniejsze kawałeczki i będziemy tak działać. Sąsiad tam widzicie, krótkofalówka zawsze musi być przy nim. Tak jest. Tak jest. Jeszcze pewno ten. No tu widzicie taką bramkę mam, żeby krowy nie uciekły przez płot. Tu w ogóle ten płot taki. Niepotrzebną inwestycję, żebym zrobił na płot specjalnie. No ale cóż, tutaj cofamy sobie. Jak widzicie, tandemka, bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy wy w ogóle tą przyczepę widzieliście, ale to ona była jeszcze z Kajsem też kupiona. Jakby ktoś nie widział, to teraz widzi. Wid było Jakie ci dobrym. długie tutaj ciąć? Stój, stój, tej, majster! To Nie była mnie rozjedziesz. bramka, tam może być otwarta, może go zgaszę nawet, bo to niemieckie, to pali trochę. O, sąsiad, ale ty to rżnięcie robisz. Dobra, sąsiad, tutaj gałąź mi tu utnij. Dobra. I rżnij tam takie kawałki jak u ciebie może. Albo nawet Dobra. trochę większe, bo ja mam długą przyczepę nawet. Jak widzicie, pakujemy sobie na nią. Cyk, pierwsza. O, cię sąsiad, ale tam sąsiad ucina. Dobra, trochę przyczepę nadrzucę. Dobra. Elegancko, ja tu sobie wezmę kolejne. Sąsiad, dłuższe to tniło, ta przyczepa to jest wielka. No czekaj, bo tu jest krzoków pełno i muszę sobie tu poobrzynać trochę. Mówisz, że ostrażnijcie z sąsiadem jest. Czekaj, ja tą przyczepę sobie podjadę pod płot, bo tu do koryta, bo wpada jeszcze jakieś krowy mi się zatrują. Ogólnie kolejna krowa do stada dołączyła. Zakupiłem jedną tam. Dojna już jest też. No i teraz mleko to trochę się wydobywa. I w końcu chyba w tym sezonie wam powiem ludzie, że obornik będę stosował. No, ale trochę łąki za dużo w tym roku zasiałem i będę trochę ją zmniejszał w tym sezonie i większe pole będę miał wtedy uprawne. Dobra, to spróbujemy włożyć. A ci powiem, że z tej wrzoski to za dużo drzewa to nie ma. Nie ma niestety, sąsiedzie. Ale to tam nie chodziło, żeby drzewo, tylko żeby chodziło, żeby porządek robić. Barzy, sąsiedzie. A sąsiedzie, jeszcze taka jedna sprawa. Byś mi tu podciął tą brzozę, co na przyczepie już taka jest, taka trochę za długą, żebym sadził. Dobra, już, czekaj. Uważaj, sąsiad, bo kładę brzozę, cyk, kolejną. Ale mi tam dał w kask. Normalnie. Weź tu sąsiad jeszcze podocinaj, bo się policja przypierdzieli. Jak takie wielkie, że pokładę. No to czekaj, no kurna, dziad to Boże Święty, ten tu nakłada. Bo tu takie kurde łodnogi w tych brzozach są, że ja pierniczę. Matko Bosko. O, za dużo tej brzoski nie ma. Tu widzicie, ładnie w oborze. Elegancko. Trochę tu przebijają gałęzie przez dach. Nie chcesz czegoś to jeszcze wyciąć? Sąsiad, starczy, Bo byś na pusto jechał. pomóż mi tu wpakować, aby i będzie dobrze. No. Dobra. Ostre rżnięcie było robione. Elegancko, jak widzicie, przydatna taka skorupówka, bardzo tanio kupiona, z rejestracją nawet i z papierami, nie tylko z blachą, więc git. No tak, kurczę. To bym jeszcze ci to uciął, bo to takie rośnie. Krowy obżarły. Dobra, zostaw cień chociaż mają. Nie muszą do obory wchodzić. Dobra, jedziemy także na skup sąsiad. Pakuj się tam do swojego Dobra. czujnika. Zamykamy drzwi, jedziemy. Jeszcze bramę sobie, aby wyskoczyć zamknąć, to drzwi muszę otworzyć. Ja myślę, że więcej będziemy od tego drzewa. Coś tak myślałem, sąsiad, że to więcej wyjdzie. Dobra, drzwiczki się zamykamy, ludzie ogólnie. I lecimy. Sąsiad na CB jesteś? Halo, sąsiad? Jestem, jestem. Dobra. Mobilki, mobilki. Jak tam dróżka na tartak? O, zakorkowana na razie. Ale już się trochę Także ty już korek wystartowałeś, sąsiad? rozjeżdża. No, już jestem koło stacji. To cię gunie w takim razie. Boże, leżę.
Matko bosko, sąsiad ciągnik przewrócił. Chryste, Matko panie. bosko, dobrze, ja tura mam. Dobra, blokuję ruch sąsiad. Dobra. Jezus Maria. Matko Tyle bosko. upadania. Weno tu ma jakąś ten odczep, tą przyczepę albo co i... Moment, sąsiad, Jesteś moment. tym turem tam zahacz. Moment, sąsiad, moment. Trzeba zrobić zdjęcie do gazety. Uśmiechnij się, sąsiad. Jestem. Tam przesuń się bliżej przyczepy. A sobie wejdę na drzewo normalnie. Dobra, elegancko, sąsiad. Teraz Ten tak. konar musimy położyć tutaj pierwszy, wiesz? Dobra, ja przyczepę odpinam na środku drogi. Sąsiad, czekaj, moment, ja tu już jadę turem. Sien... Gdzie tu Audi są ty? Nieszczur upierdolony. Czekaj, ja tam ją złapię od tamtej strony ino. Ta, tam weź no jako i... No patrz jak się tu brąbał, nie? No widzę. Mądry ty jesteś. Kurde, ani nie cofnie teraz taki Janusz, ani nic. Matko bosko. Wyżej tego tura za burtę weź. Wiem. Jeszcze do przodu, no. Jezus. Pognie mi całą przyczepę. A za koło weź. No, no, o, jest. A jeszcze się To tam pan co mruje. robi? Pan tych betoniarz tu się wściekał na moją przyczepę. Dobra, ja tu ruch blokuję dalej, sąsiad. Dobra. O matko bosko, sąsiad, ty to zawsze coś odwoli, że i bez kitu. No kurczę, nie wiem jak to się stało. To był moment. A te to były sekundy. Teraz ciekawe, sąsiad, czy tobie przyjdą pieniądze za drewno, czy mi przysną, kurwa. Ej, chyba mi, bo ja to ciałem, to wiesz, jak to jest z tym farmingiem, nie? Ja sąsiad w tym naszym świecie farmingowym rolniczym. No bo ocie sąsiad. Pałungi żeś To pociął, du. jakoś teraz... U mnie jakoś brzydziej to pociąłeś mi to drzewo, sąsiedzie. Bo taka jest brzuska. Ja jak miałem tą swoją brzuskę, to pamiętasz jak miałem ją pociętą? Było Nie i na pamiętam, bo podwórku. nie widziałem. A, bo ja ją sam załadowałem, później przykryłem tymi grubszymi. Możliwe, sąsiedzie. Ten to Maldizu by się wyrąbał. Konar mu w zderzak leciał. No wyjebane. Matko bosko. Chodzę, że ma coś na filma fajnego i ciekawego. Jo, sąsiedzi, to normalnie to muszą być dobre wyświetlenia. Więc ludzie tutaj łapka w górę. Za taką dosyć nietypową akcję dla sąsiada. Na remont dwunastki, O żeby miał kurcz. łapeczki ładne. Tam dzięki za ostatnie ładne łapeczki też. 85 łapek i kolejny film leci do was. Trzeba chyba, nie? I 850 wyświetleń. Moment, moment. A nie, tam jeszcze są. O Pod matko, ale się tłumy przed nas audicą. Pod kręcą. audicą jeszcze leży tam chyba jedno. No, leży, leży. Dobra, ja tu startuję, już kejsiejem. Sąsiad byś awaryjki chociaż włączył. Dobra, ja tu cię wyprzedzę trochę. Minimum awaryjki. Dobra, ogień. Bo... No... Bym się nie Mądre wyrobił. toto. Mądre toto. To, jakie to? Ty, awaryjek nie ma, ale światło ma. Ja. To miałem taki kiedyś oprysk na kukurydzę, wiesz? Ty, ale sąsiad, powiem. Rzeczywiście mało tego drzewa, wydawało się więcej. Byśmy na twoją jeszcze może zmieścili. No lekko. Tylko gorzej byłoby musiał wolniej jechać. No, sąsiad, ja pierwszy wykipruję, zobaczymy komu da. O, tu kurde, już wypłynęli na nasze wielkie staw. No ale plandeki aby są, nie? Jakie plandeki? No na tych łódkach. Sąsiad, bo to nie są w kabrio. Tu Ale drogie. są pozakrywane, bo tak to by miały maszty. Nie wiem, sąsiad, może tu na prąd jest. A to do wody im tam sypałeś, czy gdzie im sypałeś to drewno? Nie, tam trzeba wjechać koło ten, gdzie deski robią. A dobrze, O, widzę no się. tu. Widzę sąsiad, dobra. Dobra, ja pierwszy się rozładowuję. Aha, przyczepy sobie nie mogę podnieść. Dobra. Dało mi 9 stów, sąsiad, kurde. Bogactwo. Mi nic nie dało, także... Ej, no znowu! Widzę. Matko bosko, Ale sąsiad. teraz się nic z przyczepy nie wysypało, to chodź.
A dasz se radę? No dobra, to ja cię spróbuję podnieść. No. No kur... Właśnie widzę, jak się nic nie wysypało. Kurde. A przyczepa wywrotna jeździ. Dobra, ja zaś tu dałem Jo. radę. Ja sąsiad lecę na chałupę. Ty jedź, no jedź, Dzięki jedź. tam za rżnięcie. Nie ma problemu. No i widzicie, ludzie, co ten sąsiad nawiewił, widzicie? To sąsiad powodzonka tam, nie? Dobra, dzięki. No tu jest, że na krótkofalówce się z nim pożegnałem. Ale potem jeszcze do sąsiada pogadamy, zobaczymy, czy tam się muszę spytać się na CB. No to CB nasze to tak wam łapie, powiem. Ludzie, że tu jak on mieszka w innej wiosce, to nawet łapie. Na podwórko, z podwórka do podwórka. Nawet osobny kanał mamy, ten osobny. Znaczy na jedynce se zwykle gadamy. Jest cyk, wujeczka. Tu widzicie, kurde. No masz ty rzeczywiście sąsiad dobrze mówił, pozwijane. Ale sąsiad ci musiał wkurzyć, bo coś tak wywrotne tego przyczepa. Mam taką samą, tylko chyba inne opony trochę mam, a moja się tak nie wywraca jakoś. Choć co prawda ją tylko praktycznie do słomy ten używam, bo burty mam pozdejmowane. No a tą zboże wożę na razie, bo tego zboża nie ma jakoś za dużo, żeby się nie wyrabiać na jedną przyczepę. A ta przyczepa jest dosyć duża, bo 11 ton koło niej wchodzi. Więc no, jeszcze no, tu sobie spojrzę na ceny. Na jęczmień tanizna. Tanizna Fest. Słoma też tania. No, zajedziemy sobie ogólnie od tyłu gospodarki. Tutaj elegancko zajedziemy i pojedziemy sobie trochę talerzować, wam powiem. Jeszcze tak na koniec. Dobra, tu przyczepę sobie odepnę na razie. Tutaj taki zaułek dosyć dobry. Bo tutaj, kurde, się boję czasem sprzęt z tyłu trzymać, bo tu nie mam ani ogrodzenia, ani nic. I tu od pola ktoś sobie zajedzie w nocy, to wiecie, jak to jest. Ale tutaj pług na podwórku stoi, więc na raz na szczęście jest. Na szczęście pługa mi nie ukradnie chociaż. No jeszcze sprzęt mam w trakcie wymiany, bo 35 tysięcy muszę jeszcze za kejsa spłacić kredytu i tak to jest. No i talerzówka będzie na pewno wymieniana na jakiś gruber, myślę. Bo to 120 koni, to już z jakimś gruberkiem śmiało myślę sobie da radę. Ten krymer może się sprzeda. Jakiś siewnik się kupi inny właśnie albo na hydropaku i hydropak do tego mojego obecnego siewnika, albo się kupi jakiś siewnik z broną aktywną, taki ten nadbudowany. Jak ludzie wiecie o co chodzi, ja tu jestem prosty chłop ze wsi, ale nawet wiem. Szybę sobie zamkniemy, bo trochę sucho i będzie kurczyć. Widzicie, chwastów mi wywaliło tam, kurde, na tym, na łące, że sam w szoku jestem, bo trawa jeszcze nie zeszła, chwasty już wyszły. No, ale ten, co tu się dzieje? Dobra, jedziemy sobie z talerzowaniem. No, ale ogólnie ten ostatni pochos raczej pójdzie w pryzmę, o ile taki będzie. Widzicie, ta talerzówka to już niestety naprawdę jest do wymiany, bo coś z nim nie tak, ale jak to ten, to na Oliksa się wystawi i się może sprzeda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i raczej albo gruber się kupi, albo jakąś lepszą talerzówkę. Na pewno takiej gównianej talerzówki znowu nie kupię, bo to już naprawdę masakra jest. Nie polecam ogólnie. No i znowu to samo pole też talerzujemy. Ostatnio też było chyba talerzowanie akurat na tym polu. I sąsiad, jak tam, dajesz radę? No, taki Mirek mi tam przyszedł ino pomóc. A, widzicie, sąsiad daje radę elegancko. Tutaj z tego lasu, nie? A, z tartaku. Nie, z lasu, drwal, nie z tartaku. Bo z tartaku to oni tam deski robią, nie mają czasu. Takie buty, no widzicie, sąsiad to sobie zawsze ustawi. No, ja tam trochę niemile go zostawiłem, ale ja jestem do tyłu z robotą. Sąsiad już ma nawet rzepaki posiane, ludzie. I tak to jest. A ja dopiero talerzuję drugi kawałek. A jeszcze łąki kawałek będę musiał zorać na zimę. I coś jeszcze posiać ozimego. Bo tu na tym polu raczej pół zasieję pszenicy, żeby było trochę na słomę. Pół soi, a na tamtym, gdzie było w tym roku, to dam se soję, bo trochę więcej soi chciałem w tym sezonie wypróbować. A słoma mi nie będzie aż tak potrzebna, bo dosyć dużo jej mam z tego sezonu i jeszcze sprzedaję z tego No, sezonu. sąsiad, tutaj było widać, że więcej drzewa i ciężej miała, wiesz, bo tutaj było za 9 tysięcy drzewa. Matko Bosko, sąsiad, to ja chyba będę kupował dęby zaraz, czy no,
Choć dęby to drożej liczą, widać. No, ale ja tam... Czekaj, nie, tutaj brzozy nie było nic. Same dęby były, no. No widzisz, sąsiad, widzisz. Tam brzozy nie szanują, a to najładniejsze I to drewno było jakieś. z jednego drzewa i jednej gałęzi, nie? No widzisz, sąsiadu. Dębowe to takie średnie drewno jest, nie? A może na piwo biorą? A może? Bo jest jakieś tam dębowe w sklepie, widziałem kiedyś. Tak, dębowe mocne. Widzicie, sąsiad to się znowu, sąsiad to koneser jest. A, No. koneser, jo. Ursusów to nie zatrzymują, nigdy. Gdzie Widziałem tam? cię. Taką To. czerwoną strzałę zanim by zatrzymali to. No, ursusów nie zatrzymują, to wiecie. To se może tam na polu dziubnąć sąsiada. Tu takim kejsiejem się jedzie, to pojedą mu za granicę, to trzeba by było skontrolować, co to kupił. Tak, a tu polskie to No a tak, to jak 60 mogą, jadę. nie opłaca Jak się. 60 jadę, to mogę na spokojnie. A tak tu w kejsie, to lodówka musi być cały czas pusta, bo tu nie ma bata, żeby mogło coś tam być. Jedyne co tam jest, to młotek mogę w tej lodówce sobie powozić. Tak, żeby na zimno tam bić. Nie no, ale żeby mi tu drzwi nie wyczas, choć fakt faktem, że fajne są te drzwi w kejsie, bo na dole nie ma szyby, nie? Tylko jest blacha, to też się nie Aha. wytłucę, nie? No, ale jednak masz szybkę przed, nie? Znaczy na początku kabiny na dole. Na dole tak, no to tam by się mogło stłuc. No, to jakby ci spadło, człowieku. Ewentualnie, i dlatego w lodówce w kejsie jest. Zaś by wiało po nogach. Jo, a taka szyba to całą bym musiał kupić przednią. No. To jeszcze trudno by może było dostać, bo to wiesz, że te silniki nie są produkowane i to. A coś tu taka góreczka jest, że przypałowa troszeczkę. Ja też tak mam na tym nowym polu, wiesz, takie dwie góreczki, ale tam Ale rzepką nie, się przejechało, a kombajnem nie. bo ja tu jak ten silo zrobiłem, to tutaj ziemię się wysypało i wiesz. A, no, 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 no. Tak to wyszło właśnie. No. A jak tu życie case nie ma lekko z tą talerówką, aż jestem zdziwiony, bo ta talerzówka co jest ludzie, mam powiedzieć tak, te talerze się ledwo kręcą. Smaruję ją przed każdym wyjazdem. No dzisiaj z rana była smarowana, żebyście nie mówili, że teraz jej nie smarowałem, ale rano była smarowana. No a ona ile tu talerzuje? 5 hektarów rocznie i jeszcze trzeba smarować ją co chwilę. To na te Ale 5 się ciemno zrobiło, człowieku. raz na rok by wystarczyło, jakby się przesmarowało. Bo nawet na 2 lata, bo tam gadałem z takim jednym. Ty sąsiad, co ile tu te talerzówkę swoją smarujesz? No ja co roku w sumie smaruję, bo ja mam dużo do talerzowania, nie? Jo, a ja smaruję 2 razy w roku, bo zazwyczaj 2 dni talerzuję, bo nigdy tak nie ma czasu, żeby wszystko naraz potalerzować i tyle. Nie, znaczy się ci powiem, ja zawsze przed i po, nie? Jak skończę wszystkie talerzowania i to odstawiam do garażu, to też smaruję. A ty ją pod Żeby jaką tam nie trzymasz nie w garażu? zardzewiała, ani nic. Co? A ty ją pod jaką trzymasz nie w garażu? No tak, ale jak ją z niej korzystam, nie? To wtedy do garażu i ona idzie. Jakie buty. Widzicie, jakie to sobie ludzie jest przydatne, że tu można ze sąsiadem pogadać, jak się na polu talerzuje, nie ma nudy. No a jak tu się nagrywa, Nie to ma, gdzie tam. nie można żadnej muzyki wpuścić, bo te prawo autorskie wypierdolą, to dopiero będzie. Jo, ale elegancko tutaj już część pola jest potalerzowana. Miał być obornik, ale tak w sumie myśląc, to chyba co odpuszczę jeszcze na ten sezon. Bo jakbym No, miał. niech trochę sobie nagromadź tego gnoju, bo tak to ci nie będzie opłacało zaś czyścić, myć. Jakby miało zabraknąć, to lepiej, żeby na zapas potem było, niż by miało zabraknąć, więc dlatego talerzujemy siernisko wieczorkiem, żeby tutaj ładnie tłok chodziło, nie w gorącej temperaturze. Ale zaraz muszę iść do krów jeszcze je dojść, bo akurat od 20 mam dojenie tak późno. Kiedyś było o 6, ale krowy się poprzestawiały, bo nie ten mleka nie było we wymionach. A, sąsiad tam dusił, a mleka nie ma. No, niestety tak było. Jeszcze ładne zdjęcie na miniaturkę i na czasne. Dobra, ludzie, będziemy kończyć tego filma pomału. Tak jest, tak jest. Pamiętajcie o łapeczce, o subie i dzwonku jak ktoś nowy, o komentarzu i trzymajcie się do kolejnych filmów. Na razie, cześć. Cześć.